przypadł zaszczyt ogłoszenia ostatecznego werdyktu kapituły tegorocznego plebiscytu. I tak, szanowni państwo, redakcja Nowin Gliwickich, Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej oraz kapituła 14 edycji plebiscytu Diana, kobieca osobowość roku, przyznały tytuł Diany 2019 dr Gizeli Kęsy-Reginek. Zapraszamy na czerwony. Za wieloletnią, niestrudzoną i pełną pasji pracę na rzecz małych pacjentów. Udowadnianie dzień po dniu, że zawód lekarza to nie tylko powinność, lecz przede wszystkim powołanie i poświęcenie. Za wrażliwość społeczną, a w szczególności inicjowanie wielu charytatywnych akcji promujących zdrowie oraz za rozsławianie Knurowa w powiecie, na Śląsku i na świecie. Wszystkiego dobrego panu. Symbol mądrości, symbol szlachetności, symbol wytrwałości. Ojej, i epitetów jeszcze tysiące. W tym roku nasze perły ufundowało Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej, w związku z tym proszę Anię Karłot o zapięcie pereł na szyi naszej laureatki. Musimy to zrobić. Okazję w Knurowie współpracować i zawsze te wszystkie chwile wspominam bardzo miło. Wręczamy dyplom, kwiaty, ale te kwiaty to może troszeczkę później. O, ja, ty jesteś jednak nasz problem. Proszę frontem. Frontem do zdjęcia. Przede wszystkim chciałam podzielić się moją radością z wami. Dzięki wam stoję tutaj i cieszę się tą radością, że państwo, że wysokie jury wybrało z tylu wspaniałych dziewcząt mnie. Czy na to zasłużyłam? Starałam się całe swoje serce, swoje zdrowie, swoją empatię włożyć właśnie podczas działalności mojej zawodowej, aktywności zawodowej. No i cieszę się, że w dalszym ciągu mogę jeszcze nieść zdrowie, nadzieję, życie i pomagać ludziom. Przede wszystkim tak, jest takie wspaniałe przysłowie, że wspaniale jest nieść ludziom radość. Radość na każdym polu. No i ja miałam to szczęście, że mogłam w tym uczestniczyć. Chciałam podziękować
wysokiemu jury za wybranie mnie, za to, że wśród tych wspaniałych pań wybrałyście mnie. Chciałam podzielić się tą radością, która mnie przepełnia, z wszystkimi, którzy na mnie głosowali, ale przede wszystkim radością, którą sprawiło mi właśnie jury i sprawiliście mi wszyscy ci, którzy oddaliście na mnie głos. I proszę Państwa, i proszę mi wierzyć, ja jak te głosy otrzymywałam i tak śledziłam, to czułam się, jakbym była jeszcze w okresie młodości, bo kiedyś byłam gimnastyczką, byłam sportowcem i czułam się w czasie oddawania tych, przyjmowania tych głosów, które były na mnie oddane, czułam się trochę jak sportowiec, czyli tak kibicowałam, a może jeszcze jedno, a może jeszcze ktoś, a może jeszcze ktoś. No i rzeczywiście udało się, ale dzięki Wam wszystkim i tym, którzy tu się zebraliście i razem ze mną przeżywacie tą radość. I jestem dumna, że mogę w dalszym ciągu udzielać się społeczności Knurowa, społeczności Gliwic, miasta Gliwic i powiatu gliwickiego. Że mogę w dalszym ciągu robić to, co jest moją pasją. Ja przepraszam, że tak może trochę chaotycznie mówię, ale to jest związane z tym, że jestem bardzo wzruszona. Normalnie to mam poukładane wszystko. Dobrze. To jest świetnie. Ale byłam tak zaskoczona tym brzmi, bo no bo naprawdę to jest dla mnie bardzo wielkie wyróżnienie i nie wiem, czy ktoś inny nie jest bardziej godny tego wyróżnienia niż ja, ale z drugiej strony taki chochlik we mnie siedzi i sobie myślę, dziewczyno, tyle zrobiłaś dobrego, byłaś na każde zawołanie, autentycznie, wszędzie, w nocy, w dzień, obojętnie kiedy, jeżeli ktokolwiek mnie potrzebował, zawsze byłam na każde zawołanie, ale muszę Wam, kochani, powiedzieć, że to nie tylko moja zasługa. To jest zasługa w bardzo wielkim stopniu mojego ukochanego małżonka, który mnie aprobował. Jestem po prostu i na pewno nigdy mi nie powiedział, że mnie nie było, że wychodziłam. Przychodziłam w nocy, bo dziecko potrzebowało. Autentycznie. Ja zostawiałam wszystko i szłam. Dlatego, że od początku pasją była moja praca i miałam to szczęście, że mogłam łączyć pasję razem z pracą. Że mogłam jeździć na zielone szkoły, tak. Pierwszą szkołę zieloną to myśmy jechali pociągiem, całe dzieci z wszystkiego Knurowa. Że mogłam brać udział w różnych uroczystościach, w różnych festynach, w różnych sprawach związanych z dawaniem dzieciom radości i uśmiechu. I dla mnie największe podziękowanie to był uśmiech tego małego dzieciątka. Szczerze mówiąc, to ja sobie napisałam taką karteczkę, że w razie jak nie będę umiała nic powiedzieć, to wtedy przeczytam.
ale z drugiej strony sobie myślę, przecież to nie wypada, żeby pani doktor, która zawsze była bardzo odważna, wiedziała, czego chce. Czytała z kartki. Jeszcze raz dziękuję, bo dziękuję. To jest najwspanialsze słowo w języku polskim. Bo możemy dziękować za wszystko. Możemy dziękować jeden drugiemu za dobre słowo, za zdrowie, za zrozumienie, za pomoc. No i dziękować szanownemu jury, że wśród tylu takich naprawdę wspaniałych pań wybrały mnie. Bardzo się cieszę. I ja jeszcze raz wszystkim tu zebranym dziękuję. No i bardzo dziękuję. Jeszcze raz bardzo, bardzo. Jestem dumna i wdzięczna wam wszystkim. No nie brak mi słów. Dziękuję serdecznie. Lubi pani podróże? Lubi pani podróżować? Tak? Super. W związku z tym poleci pani do Strasburga. Przyjmowała pani was do Strasburga, ale w tej chwili postaramy się połączyć, tak w cudzysłowie oczywiście, bo pani europoseł również będzie mówiła do pani. Możemy prosić? Szanowni państwo, drogie panie, z radością przyjęłam zaproszenie na uroczystą galę, podczas której już po raz kolejny zostanie przyznane wyróżnienie w plebiscycie na Dianę 2019 roku. Ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania wynikające z pełnienia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego nie mogę być z państwem osobiście. Korzystając więc z możliwości, jakie daje przekaz wideo, przesyłam wyrazy uznania dla wszystkich nominowanych pań i serdeczne pozdrowienia dla uczestników gali. Diana 2019, czyli kobieca osobowość roku Ziemi Gliwickiej. To szczególne wyróżnienie. Ta forma wyrażenia wdzięczności dla pań, które popularyzują naukę oraz tradycje regionu, jest dowodem na zaangażowanie pań w działalność kulturalną, charytatywną i prozdrowotną. Gratuluję każdej z nominowanych pań. Obecność w ścisłym gronie 10 finalistek to dowód na to, że mieszkańcy zauważają i co najważniejsze, doceniają to, co robicie na co dzień. Trzymam kciuki za każdą z pań. Jestem przekonana, że dzisiejsza gala dostarczy wielu wzruszeń. Życzę, by ten czas upłynął w atmosferze radości, a laureatkę plebiscytu Diany 2019 już dziś zapraszam na wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Serdecznie państwa pozdrawiam. Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego z województwa śląskiego. Czyli Brukselę. Zapraszamy panią Katarzynę Borodyńską, dyrektorkę biura pani europoseł, i prosimy o wręczenie zaproszenia. Naszych gości, dla naszej laureatki. Poproszę panią posłankę Wandę Nowicką o parę zdań. Ciekawe, że pani to odłoży, żeby przeszkadzało. Proszę męża, poprosimy. Szanowni państwo, szanowna laureatko, pozwoli pani, że zacznę trochę niestandardowo. I chciałabym przede wszystkim zacząć od gratulacji dla organizatorów Diany już po raz 14. Jesteście naprawdę prekursorkami docenienia kobiet w sferze publicznej, w sferze zawodowej, bo wciąż kobiety
są u nas niedostrzegane w wystarczającym stopniu, niedoceniane i właśnie także dzięki Wam mamy okazję poznać takie wspaniałe kobiety. A czuję się tym bardziej zaszczycona jako posłanka ziemi gliwickiej, a także inicjatorka Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet, że mam zaszczyt pogratulować pani doktor, która jest naprawdę osobą wspaniałą. Jest, powiem więcej, jedną z tych kobiet mieszkających na Śląsku, które były niezmiernie aktywne, nie wiem, od plebiscytu, od XIX wieku, prawda, i tak dalej, ale wciąż te kobiety nie są w wystarczającym stopniu doceniane. A tu teraz dzięki plebiscytowi, dzięki nagrodzie, mam ten zaszczyt i przyjemność, żeby pani podziękować i pogratulować, ale przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować za to, co pani robi dla wszystkich, dla innych kobiet, również poprzez bycie modelem, pewnym wzorem do naśladowania. Także mam nadzieję, że wiele innych kobiet, dziewczyn pójdzie pani śladem. Także wszystkiego najlepszego. Serdecznie poproszę pana Janusza Muszyńskiego, pełniącego obowiązki prezydenta Gliwic. Dobry wieczór państwu. No, ja się troszeczkę czuję jak krasnoludek nie z tej bajki, bo same kobiety, a teraz mnie jako mężczyźnie przyszło zabrać głos. Ale tak, zaczynając od gratulacji laureatce, pani doktor, serdecznie gratuluję. To jest niewątpliwie i zaszczyt, ale w tym momencie też coś, co chyba można wprost powiedzieć, się pani należało. Także mimo, że nagroda poszła poza moje miasto, to równie